Lux. Jademy z muzyką. Uwaga na ręce. Jeszcze nie. To udaje ciela i będzie. Patrz, no mierz okiem, czy to będzie dobre. Jeszcze może mnie skrócić. To kurde nie będzie zębów wcale. Nie, bo one za daleko nie mogą. No, one muszą wchodzić tylko tu. No wiem, za no, ten... na drugą zębatkę przyłożymy. Ta ona jest ta pierona. Te są za długie, no. Ale ty już wiesz, że ta druga też jeszcze będzie ten. Ja, to nie były chyba wszystkie podrobione, nie? Nie, to weź te co są podrobione, tam coś kurde. Czekajcie, o tak to zrobimy. No. To jest dobre, patrz, tam jeszcze ta szpica, uwalisz tamtego z tej zębatki, jak ta szpica się uwali, to to będzie pasować pierwszy. Co ty na to? Jeszcze raz mogę przyjąć. Zadasz lekko? No. Do ile? Milimetra jeszcze? Zobaczymy. Dobra. No ja wiesz, nie pokryciu kurblami teraz. Dobra. To nie suma mi chyba. Powiedział, że to jest lux. Ta reszta się dotrze sama. Nie? Uważaj, ten nóż jest ostry jak pieron. Ja no, przed chwilą szlifował. Się ręce nie skaleczysz. Jak ją nie lubię się skaleczyć, kurde, tam załapy, potem smaru, potem najdzie zawsze i ten. Teraz ta druga trzeba jeszcze dorzeźbić i będzie dobre. To zaś mamy na półtorej roku, na dwa lata. Na dwa lata mamy spokój. Chyba, że ten mistrz zaś się do tego dorwie i to spieprzy w ciągu 10 sekund, kurde, nie? Tak wszystkie powinny wyglądać jak ten. No. Jak ten, to nie. No. Czyli to jeszcze się dorzeźbi potem. Ale już ta zewnętrzna jest idealnie, nie? To już jest, wiesz, no. I takie głupoty my robimy, patrzcie. Normalnie to idzie zrobić przyrząd. Tu jest frezara do tego, do drewna. Idzie zrobić przyrząd i jechać frezarem do drewna, no, dookoła i tak dalej. Zobacz, ja mogę teraz ten plastikowy założyć, nie? No, bo to chodzi o to, że oni już muszą mloć to pierwieństwo. I mi się to wszystko zgadza, wiesz? No. No. Czyli na tym plastikowym, z tym tam moim... Ten plastikowy już też był popękany, jakaś ten jeden był taki. No to tam nie ma znaczenia. Na tym plastikowym mógłbym też... docierać to. Ja. Może my tam wióry nasypiemy z tego. Jakby my wzięli tu się wióry zbierają, takie opiłki.
Jakby my tu nasypali na te tryby ja opiłki. Wiem, że to fajnie współpracuje. Jakby my takie opiłki tam nasypali, to się to normalnie dotrze jak polerka, a potem po jakimś czasie jak to popracuje razem, by trzeba było to wymyć, wyczyścić. I luks by był. Wiesz co ja zrobię? Czekaj, ugasza kamera, bo muszę się zakurzyć. Niech się brać chyba za ten duks, żeby tą wykurzyć na zewnątrz. Bardzo przeklinasz. Kamera leci. Co? Znowu kamera leci, nie wolno. Co? Ja no wiem, o co chodzi. Tam musi iść kurde raus stąd. To. Ten antyk. Antyk musi iść raus. Czyli na zewnątrz. Chciałem bo bateria zmienić zaś, kurde się męczę tu strasznie. Ja tu muszę do tej kamery trzeba jakoś elektrownię atomowo zapodać. No i toczymy te drugie koło, żebyście wiedzieli. Bo już nawet nie wiem co my w ogóle robimy. Drugie koło. To było 140. A tu mamy 130, czyli 10 jeszcze trzeba walnąć. Tak. Zasłonił na pewno. Chcę mi dodać, jakbym zasłonił, to dodajcie coś mi. Ja to nie widzę, czy ją zasłonię. Teraz się trzeba patrzeć na te pieręckie śruby, żeby się nie wpakować. Czy one są kurde w środku? No ta jedna jest jeszcze taka kurde. Hahara. Hahara jeszcze jedna jest. Muszę trzeba dokręcić trochę. Siódma. Siódma na wieczór. To idzie ogłupieć kurde przede wszystkim. 19 w sumie. No. Ten zrobimy. Dopasujemy to i szychta, kurde, bo się trzeba odpocząć na internetach. A ta pieruna. Jeszcze nie wlazła tak. Nie wiem, bo to się rozszerzyło. A pa. No, jak się dołoża. Precyzyjnie to będzie dobrze. Trzeba dołożyć precyzyjnie. Albo ja się tutaj nożem wpakował, zahaczył o ten. Teraz się trzeba dołożyć precyzyjnie. Módlcie się. Ciekawy, co to z tego będzie? Patrzcie, kurde. 140 jak nic. Luks. To wszystko na oko, kurde. To kurde. Żaden na żadne skalę nie patrzy, kurde. Dawaj ten dups mi to będzie pasować. Pomarańczowy drugi. Koniec. A tego nie ściągałeś? Nie. Aha. No dobra, i teraz jeszcze uwalimy tylko to luks. I potem trzeba kurde ten.
No to jak ja to teraz mam przetoczyć po zewnętrznie? To już jest koniec. To już jest koniec. To już jest koniec. Nie ma już nic. Jarek chce to założyć jedne plastikowe z tych starych i jedne takie. I to się tam dopasuje do siebie. A te się zostawimy na zaś. Tylko jeszcze te trzy śrubki obetna kątówką. Ale też mi uwierzycie mi, że to obetna, nie? Ty, żeby się nie piknę. No a potem się to popierdolka wsadza do środka. Cyk, 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 otwory. Z drugiej strony się przykręca śruby, bo tu jest gwint w tym żelastwie. Jest gwint i to się może wystować, bo tam jest miejsca w pieruny, tam się nic nie dzieje. Cak do maszyny i cyk, fuch i leci. No, cyk, fuch. Dobra, żegnamy się z wami. Nara, powiedz mi też nara. Adio. Adio. No. Tak.